Wyobraź sobie, że w tym momencie wychodzisz przez drzwi, nie wiem, czy to toalety, czy to pokoju, czy nie wiem, gdzie oglądasz ten film. I wyobraź sobie, że w tym momencie, żeby zarobić na jakąś nową furę, musisz iść obrabować bank, musisz iść obrabować biuro FBI, nie wiem, no musisz zrobić coś hardkorowego, żeby zarobić na jakiś pojedynczy samochód, chociażby taką Hondę dziadowską. Poniekąd z tego powodu ja bym nie chciał żyć w GTA 5, w tej, zwłaszcza w online, gdzie na samochody musisz wydać bardzo dużo kasy i musisz bardzo dużo poświęcić, żeby tą kasę zdobyć. Dinka Kanjai Kanjo. Dinka Kanjo jest jednym z nowych samochodów dodanych do GTA Online. W świecie rzeczywistym, czyli tu, gdzie my teraz jesteśmy, samochód jest taki dość popularny, prawda? Bo to jest Honda Civic, albo Civil, albo Civic Edition. Tani samochód, który ma spore możliwości tuningu i ten tuning do tego auta nie jest jakiś specjalnie drogi, chyba że kupisz felgi, które są sześciokrotnie droższe od tego samochodu, no to wtedy ten tuning faktycznie będzie drogi, ale ogólnie części są w miarę dostępne do Hondy i można ją sobie stunigować, tudzież auto jest takim, no, taką ciekawą propozycją dla młodych tunerów, czy nie. I Rockstar postanowił dodać ten samochód do gry. No jest on wiernym odwzorowaniem, cały ten przód, tył samochodu. Powiem wam, że nie oglądam tego samochodu na co dzień w rzeczywistości, ale z całą pewnością mogę powiedzieć, że to jest Honda Civic. Nie wiem, która generacja. Jeśli wy wiecie, to napiszcie w komentarzach. Jedziemy ją stuningować. Na pewno część z was już ma ten samochód w online i testowaliście go nieraz. Ja jeszcze nie widziałem wszystkich opcji tuningowych tej fury. No mam nadzieję, że będzie można ją ciekawie przerobić. Oby. Okropnie się tym jeździ. Jest tak podsterowna. Skręcać się tym nie da, jakby. Na pełnym gazie teraz jadę i auto tak dziwnie się prowadzi. Mam nadzieję, że po tuningu będzie jakoś lepiej. O, teraz jest okropnie. Jest okropnie, no. Nie da się skręcać tym. Puścisz gaz, okej, zaczyna skręcać, ale przy gazie dodanym do końca, no jest dziwnie, bardzo dziwnie. Co my tu mamy w środku, powiem? Ty. Dlaczego nasz ziomek się tu prawie nie mieści? Ej, postać ma kolana w kierownicy. Faktycznie, ty. Zobacz, są jego kolana. Odwzorowane w 110%. Uwielbiam ten humor Rockstara. Mogli jeszcze jakoś ciekawie nazwać ten samochód, nie? Dobra, wjeżdżamy do tuningowni. Zrób... Kurde, ktoś tam się strzela, daj spokój, o co chodzi? Jesteśmy w Sebiksowni teraz. Naprawiamy. Najpierw to ja sobie standardowo... Ujej, mamy tu sporo rzeczy do instalowania, ty. Pierdziele, dobra. Zmieniamy sobie kolorek na jakiś taki jasny. Jakiś jasny, żeby było widać, co my tutaj zmieniamy, nie? A potem te kolory jeszcze sobie dostosujemy, na spokojnie. Więc jedziemy od początku. Najpierw sobie tutaj armor damy. Bumpers, zobaczmy. Jo, ile tu jest opcji, ty. 13 przednich zderzaków. Okej, mamy sticker bomb. Co to jest? What? Time attack bumper. Yeah, boy! Dobra. To jest ciekawe. Do driftu, ty. Właśnie, ciekawe, czy to jest jakaś taka nazwa, na przykład zderzak do driftu. Small diffusor. Okej, tutaj... Czekaj, największe dajmy te części, jakie są możliwe. To chyba to jest największe. Ja... Można z tego chyba taką wyścigówkę zrobić. Ło, ty, co to? Aha, ty, what? Siaty można wtagować. Spoko. Instalujmy, ty, jakie ulepszenia. Wydech. Szatkota. Chyba nie tak się nazywa, ale... Rzeczywiście. Ja pierdolę. Jak w Need for Speed Undergroundzie. Zobacz na to. Już marchewy puszcza, wow. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Okej. No,
Dajmy to. Już nie będę taki. Fenders. Czy my tu mamy poszerzenie? Zaraz. Nie, ten samochód standardowy jest tak poszerzony. Zapomniałem. O, czekaj, nie, coś z przodu, z tyłu się coś poszerzyło. Okej, to tyle. Carbon Race Fenders. Jest poszerzenie, jest. Jest poszerzonko. To jest chyba... Zobacz, widzisz, tutaj się trochę poszerza z tyłu. Cyk. Właściwie to nawet chyba nie poszerzenie, tylko takie wyrównanie tego błotnika. Tak na wprost jest, nie? Tak brzydko wygląda. Dajmy coś takiego. No, spróbujmy jakoś ładnie zrobić ten samochód. To ile to możliwe. Dobra, grille. Ty zobacz na to. Jakie atrapy, ty. Dobra. Shit, ty zobacz na to. What? Tu mamy jeszcze wlot dodatkowy przy lampie, kurde. Ojej, dobra, weźmiemy sobie to. No to ciekawe, jakie będą maski. Sticker bomb, rdzawa maska. 16 opcji mamy do wyboru. Naprawdę bardzo dużo. Co to jest? Nie wiem. Big Turbo, okej, dajmy Big Turbo. Będzie pasować do naszego zestawu. A ty co to? Coś nowego? Aha, dobra. Headlights, no tutaj nie zmienimy już przednich lamp. Zrobiłem chyba samochód dragowy, nie wiem. Mam nadzieję, że po zastosowaniu tych zderzaków samochód będzie lepiej skręcał, zobaczymy. No dobra, jakaś malowanka tutaj mamy. Co to może tutaj być fajnego? Ło! Są cycki? Nie, nie ma chyba. Czekaj. Są. O tak. O tak. Jak to się nazywa? Shiny Wasabi Kitty. Pięknie. To najbardziej pasuje do tego auta. Bierzemy. To możemy zostawić. Możemy przemalować furę. Zobaczymy, czy się coś zmieni. Tak, trochę się tutaj zmienia. Zobaczcie, że ten... A zróbmy sobie w takim może czarnym odcieniu. Albo fiolet. O, fiolet będzie pasował. Elegancko. Dodatkowy kolor, mamy coś do zmiany? Coś się chyba zmienia, lusterka? Tak. Tylko jedno, bo to jest takie malowanie. Okej, niech będzie. To mamy. Ty, klatka bezpieczeństwa. I tutaj mamy fulla, nie? Pełna klatka bezpieczeństwa, cool. Dach, zobacz, coś, coś z dachem można jeszcze zrobić. What? O kurde, ty. A to? Po prostu, aha, tutaj nam spoiler się dodaje. Okej, a to? Oh my god. Opony driftowe dla samochodu z napędem na przednią oś. Bardzo dobrze. Przyda się na pewno. Progi. Tutaj jeszcze progi mamy do wyboru. A, zawiodłem się. Myślałem, że będzie jakieś poszerzenie czy coś. Co on tak paruje? No taki zgrzany czy coś? Spoiler jeszcze, ty. Czekaj, bo... Aha, bo to tutaj malujemy, okej. Nie, tu musi być jakiś dziki spoiler. Jest za dobry samochód. To jeszcze nie ostatni, ty. O Boże, ty! Rockstar chyba upadł na głowę. Który wybrać? Ja pierdziele, to są... Jest chyba najbardziej bekowy tunik obok czemurka, wydaje mi się. Ale wiecie co? Ja bym chętnie poglądał takie autko na jakimś zlocie w Polsce. Co to jeszcze mamy? Tutaj jakieś ekstra. Okej. Okay. Zawieszenie. Jedziemy. Ty pierwszy poziom tak mocno obniża? Okej, drugi. O! To jeszcze nie jest ostatni poziom, zobacz. To już siedzi tutaj. O kuźwa. Need for Speed! Niech będzie wersja Need for Speed Hit. Proszę bardzo. Skrzynia biegów ulepszamy. I tu coś jeszcze mamy. Aha, tu kolor po prostu zmieniamy. Carbon. Niech będzie carbon.
Turbo, oczywiście, że tak. Wheels, co tu możemy zmienić? No powiem szczerze, robi wrażenie ten tuning, robi wrażenie. Jest chyba... Felgi będą świetnie wyeksponowane, zobacz. Elegancko, wheel color. Dajmy pod kolor klatki bezpieczeństwa, czy coś. Tu możemy jakieś cyk. Tu już mamy bulletproof. I zielony dym spod opon, ekstra. Idziemy na drifty, idziemy zaraz, ty. Nie no, nie będziemy przydymiać, bo trzeba, musi być środek widoczny. A to jest bez sensu kupować takie zajebiste auto w online. Niezależnie od tego, czy grasz na konsoli, czy na PC-cie. No tak, na PC-cie rozwali cię cheater, zrzuci na ciebie kometę, nie wiem, jacht, cokolwiek, zrzuci na ciebie i po tobie, tak? Jak grasz na PlayStation, to... Co? Opresor na przykład cię rozwali, nie? I po samochodzie, no i tu nie masz żadnego pancerza. Bez sensu totalnie kupować to auto. W ogóle jakiekolwiek auto bez pancerza w dzisiejszych czasach na online, no jak? Ale jest. Dinka... Jak to było? Kanjo. Ja pierdziele ty. Ej, przesadziłem z tymi kołami. On wygląda to... Wiecie co, na swój sposób wygląda to kozacko. Nie wiem, czy mi się to podoba, czy nie. Ciężko powiedzieć. Ty, a ten spoiler, on jest w ogóle... Zahaczymy nim o coś. Bo on mocno wystaje poza... Ty, to jest... Ja dobry spoiler dobrałem do tego przedniego spoilera przy zderzaku. Czekaj, możemy tym zahaczyć? Nie, on jest... O, zawiodłem się, Rockstar. Zawiodłem się. Na pewno to oglądają, ten film, więc... Wezmą to na poprawkę. Żeby później nie robić takich spoilerów, które przenikają przez obiekty. Szkoda. No i co? Czy samochód lepiej skręca? Słuchajcie, zainstalowałem lepsze zawieszenie. Te sterzaki, no wiecie, to jest GTA, to nie ma znaczenia za bardzo. Ale autko tak, no jak auta z napędem naprzód w GTA jest szalone. Pewnie, właśnie, na ręczny powinniśmy spalić kapcia. O, nie chcę ty. Dobra, jak naciśniemy hamulec nożny i hamulec i gaz do dechy, to wtedy palimy naprzód. Ja nie wiem, do czego jest ten samochód. On jest teraz zrobiony na time attack, nie? Mi się wydaje, że on będzie dobry do wspinaczki szosowej, jakiejś tam w górach. Także ja bym tam pojechał i zobaczył, zaraz zobaczymy, czy on taki dobrze skrętny jest. Nie wiem, czy... W ogóle masakra, to jest chyba jeden z najbardziej rozbudowanych samochodów pod względem tuningu w GTA, no. Zobaczcie, jakie rzeczy można na pewno można go stunigować ładnie, tak? Teraz sobie zobaczcie, blista przed tuningiem, całkiem w porządku samochodzik i blista po tuningu. No, bryła została ta sama, tak? Reszta, no już ciężko poznać, czy z daleka ktoś by mógł się naprawdę pomylić, czy to te same dwa samochody, no jak? Kurde, słuchaj, ten samochód jest tak niski, że my powinniśmy móc pojechać pod ciężarówką jakąś albo coś takiego, spróbujmy. No jednak to nie jest Turismo, nie? Może te turbo wystające trochę przeszkadza? Z samochodem dalej dziwnie się jeździ, tak wiadomo, napęd naprzód dziwnie to skręca. Mamy coś wyżej zawieszonego? No nie da się, patrz. Fudy. Opony przeszkadzają. Jedziemy z nim, ty. 1000 koni mocy, fałtek. Do dzieła. Ej, patrzcie na to. Patrzcie, jak można nim łatwo się odwracać. Błaga, i stancik. Jeszcze, jakie stanty można tym robić. No, do jazdy to się takiej normalnej nie nadaje za bardzo ten samochód. Bardzo dobrze to odwzorowali chyba z rzeczywistości, czy nie? To już standardzik. Auto chyba jest dosyć szybkie, spróbujmy tam gdzieś pojechać w góry. Zobaczymy, jak, czy nadaje się do wspinaczki górskiej szosowej. I jedziemy, zobaczmy. Pierwszy zakręt na pełnym gazie. No, oczywiście celowi Honda wylatuje z zakrętu. Dobra, mamy następne zakręty. Nie wiem, czy te spoilery coś tutaj robią, poza tym, że wyglądają. No chyba nie. Znaczy tak, wiemy, że w GTA, jak się doda spoiler ten tylny, to samochody faktycznie lepiej skręcają, nie? Troszeczkę tam się poprawia ta charakterystyka. Niewiele,
No ale według tam testów, które oglądałem na YouTubie, to faktycznie ten promień skrętu się zmniejsza wtedy. Tak, ale tylko tyle, bo jak zainstalujemy sobie zderzak przedni, czy tam tylny, jakiś ze spoilerem, dyfuzorem jakimś, czy cokolwiek, to nie robi to wielkiej różnicy tutaj w GTA, nie? Co szkoda troszeczkę, ale z drugiej strony nie jest to jakaś tam gra wyścigowa, tak? A i tak, zobacz, tutaj nie jest to gra wyścigowa, otwierasz sobie kokpit i masz kokpit, nie? A na przykład w grze wyścigowej, jak to było, Grid Autosport chyba, no. W Gridzie Autosporcie nie masz kokpitu w ogóle, tylko masz wszechobecną czerń. I takie odcienie szarości, kurde. A tutaj to chociaż o... Tutaj to chociaż masz kokpit, nie? W tym GTA. Więc tam nie czepiajmy się tych spoilerów, o co chodzi. I mam teraz taki dylemat, bo samochód... No źle się nim jeździ. Ja strasznie lubię na online na przykład jeździć samochodami. Bardzo lubię. Fajne to jest. Ale mam taki dylemat, no bo z jednej strony... jeździ się tu... Jeździ się tym okropnie, a z drugiej strony... Bekowy tunik możemy tym zrobić, czy nie? No i to, wiesz, nie są jeszcze wszystkie możliwości, wszystkie opcje. Mogłem tutaj dać na dachu sobie ten dodatkowy bagażnik, który całkowicie chyba niweluje sens posiadania spoilera wtedy z tego z tyłu wielkiego. Jakby można samochód stunigować na wiele sposobów, nie? Dinka... Czekaj, jak to było? Kanjo. Kanjo, tak się nazywa. Aka Civic. Tak wygląda. Piszcie, co myślicie o tym samochodzie. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na odcinku. Trzymajcie się, na razie. Hejka.